płomienne zorze budzą mnie ze snu. Dzisiaj wyruszam znów na poszukiwania. Pogoda nie rozpieszcza. Zobaczcie, jest śnieg, jest mróz, jest paskudnie. I wyruszam na poszukiwania nie sam, bo wyruszam z chłopakami, z Darkiem, Leszkiem i całą resztą ekipy. I zaczniemy od miejsca, w którym ostatnio nam coś wychodziło, czyli od tego słynnego już Bomben Placu. No życzcie nam szczęścia, bo się nam dzisiaj przyda. Palce normalnie odpadają na tym mrozie. No i dobra, jesteśmy w starym, lubianym miejscu. Rozłożę zaraz wykrywacz. Ziemia jaka jest? Ziemia jest dokładnie taka. Nic, nie poddajemy się. Chłopaki zaraz przystąpią do kopalania kolejnych bomb, bo co tu innego znaleźć, nie? O, ale żeś lepetę wyrąbał. I co tam, Darku, jest? Coś głęboko. Zobaczymy. Będzie się wbiła głęboko. Może będzie cała. Chyba, że jest pionowo. Będą lotki. Jeżeli przy lotkach ten beton jest cały, to jest szansa na to, że ta bomba biła się tutaj cała. To spróbujemy to kopać. Niestety jest głęboko, ale jest zimno. To się rozgrzejesz. Więc się rozgrzejemy. Jestem grubo ubrany, co prawda. Widzicie mnie na kolana. Ale... wierzcie mi, że jestem dobrze zabezpieczony dzisiaj. O, coś masz. Szczęści tutaj na dole. Zobaczymy, co to. Lotki. Lotki. Masz lotki. Obawiam się, że jest strachnięto. Darku. Wielokrotnie kopaliśmy tak, że ona o, jest. Była niestety uszkodzona, ale tak mi się kopie. Lotki schodzą tutaj, są ułożone dobrze. Tu jest coś rozwalone, kawał lotki. A to nie jest 250? Chyba nie. Nie. No jeszcze kawałek, zanim można będzie sprawdzić, czy ten beton jest cały. No nakopałem się, niestety. Widzę, że to jest fragment, który pomiędzy którymi były lotki. Jest potłuczona, nie będzie niestety cała. No zostawimy ją, bo gdybyśmy mieli ją odkopać, to się napracujemy strasznie, a nic z tego nie będzie. Jest taka zasada z tymi bombami, że jeżeli bomba jest mi tak płasko leży na ziemi, to powinna być cała, niepokruszona. Natomiast jeżeli bomba uderza tak jak zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bo jest, każda bomba była tak wyważona, że zawsze ustawiała się o tak pionowo. Tak jak widzicie nawet na zdjęciach, jak samoloty rzucają bomby. To one leżą płasko w komorze bombowej samolotu, ale jak zaczynają spadać, to są tak wyważone, że zawsze tym czubkiem do przodu, nie, tym zapalnikiem do przodu. I tutaj one tak były skonstruowane, że miały takie po bokach komory z fiolkami ze środkiem dymotwórczym. To był z reguły wysoko stężony kwas solny po prostu. I te fiolki szklane były jeszcze zalane gipsem. I w momencie, kiedy bomba uderzała pionowo, no to ta cała konstrukcja cementowa się kruszyła w nich i ten cement krusząc się jednocześnie miażdżył ten gips, no i rozbijał te fiolki i z tych fiolek wydobywał się po prostu dym. Ten kwas solny wchodził w reakcję z wodą, z powietrzem i to po prostu było i po wszystkim. Ten obserwator widział wtedy, że w którym miejsce ta bomba trafiła, czy ten pilot dobrze trafił po prostu bombą, nie? To był taki marker jakby. No więc tutaj, jeżeli mamy do czynienia właśnie z bombą, która upadła płasko, jest duża szansa, że będzie cała, że ta konstrukcja cementowa się nie pokruszyła. Natomiast większość tych bomb, nawet lekko pod kątem, co do ziemi ułożonych, no to one są już potrzaskane. I tu bardzo dużo te potrzaskanych się wykopuje. Właśnie to jest 90% sygnałów, które się wyciąga. Trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć taką bombę, która niezgodnie z prawami fizyki upadła jakoś płasko. Dlaczego one upadały tak płasko? Ja myślę, że tu jednak może takiego lasu jak dzisiaj nie było, ale jakiś lasek był. Być może niektóre bomby po prostu zahaczały o drzewa. I te, które zahaczyły o drzewa, jakoś tak niefortunnie, że nie zdążyły z powrotem wrócić do pionu i upadały płasko. I takie tylko bomby mają dla nas szansę, że będą całe. No i namierzyłem sygnał. Jest duży. Teraz wam pokażę.
Może to być bomba cała, a może i być pokruszona. No na pewno jakiś fragment przynajmniej bomby, bo tutaj nic innego nie występuje w tym miejscu. Właściwie bomby, bomby, bomby. No i patrzymy. O, mam. Mam. No to co? Trzeba poszerzyć dziurę, bo bomba idzie tam za moje plecy. No niestety, ten egzemplarz jest rozwalony. Zobaczcie, myślałem, że leży płasko, ale ona jest prawie w pion. Nie ma to co tego kopać, zaraz wam pokażę. Tutaj mamy brzechwy. Są ułożone tak i są jeszcze pozginane. Także nie ma szansy, żeby ona była cała. Tą bombę trzeba zostawić. No nie ma co tego kopać. Szkoda roboty, nie? Bo będzie potrzaskana. Nie będzie z niej pożytku. O, to będzie miękka ziemia. Zobacz jak głęboko. O kurka. Ta siwa. Ta siwa jest. Ona jest trochę pęknięta tu z tej strony. Widzisz, ona jest tutaj. A, ale jest pęknięta lekko, ale lekko. Nie, tu jest cała. Tu jest cała, tam jest. Tu jest troszeczkę lekko, ten fragment mamy. O, rusza się. Rusza się, ale klinowana jest korzeniem. O, ruszy, patrz, ale ulotki się ruszają. Widzisz? O, ona będzie znowu coś pomierzona. Coś nazwiona. No to na pion to zawsze takie są, kurde. Znaczy jakby nawet za lotki złapać, to może by ją wyciągnął, nie? No, gdzie? Rusza się, cała, dupa się łamie. Cała się rozpada. Tak? Widzisz, te wszystkie na pion są po prostu, kurde. Cała lata, wszędzie. Widzisz? Cała jest połamana. No. Tutaj właśnie dydaktycznie widzicie, że te na pion to się nie opłaca w ogóle kopać, bo one się zawsze rozpadną. O. Widzicie, to rzeczywiście malowana, fajna ta niebieska rzadsza. Okienko zbite, nie ma już. Weźmiemy ten setecznik. Żelazo. No, rozwalona całkowicie. To jest tak, te bomby są malowane na piaskowo i na niebiesko. Jaka jest teoria? Dlaczego jedne są piaskowe, drugie niebieskie? Bo jak bomba znajdowała się pod samolotem, nie? Była podwieszana pod samolot, no to musiała być maskująca. Samoloty od spodu były malowane ze względów maskujących na niebiesko, tak jak niebo. Natomiast jeżeli bomby znajdowały się w komorach bombowych, to właściwie wszystko było jedno, na jaki kolor były pomalowane. A że były składowane z reguły na świeżym powietrzu, to lepiej, żeby to był kolor maskujący właśnie no, na gruncie jakby. Czyli ten kolor maskujący taki piaskowy był najlepszy do tych bomb, które były chowane po prostu do komór bombowych i właściwie już jak były w tych komorach bombowych, mogłyby być równie dobrze różowe i nie robiło to różnicy. Także te prawdopodobnie niebieskie były podwieszane pod samolotami, być może nawet pod słynnym sztukasem, a te piaskowe no, były w komorach bombowych samolotów takich jak na przykład Heinkel 111 czy masy innych niemieckich bombowców. O, tak wyglądają same lotki. Właściwie tyle z tej bomby zostało, bo reszta się rozpadła po prostu. No i trzeba szukać następnych. A przede wszystkim to zakopać. No tak. To jest ten najbardziej przykry obowiązek. Zakopanie dziury, którą się zrobiło, ale wypada. Mamy już w prawo. Tak, ale w prawa Darek jest. To opanuje. Tak, Darek opanuje. Ach, jest opanuje. Silny. Młody chłopak jeszcze. O, następna widzicie? Tu jest pęknięcie. O, idzie. Tu odpękła trochę dupka i to jest właśnie ta niebieska. To jest właśnie ta niebieska. Prawdopodobnie podwieszana pod brzuchem samolotu po prostu. Dlatego jest niebieska. Idziemy kopać. Mimo tego, że bomba wydawała się być cała, leży dosyć dobrze, ale jest jednak tutaj pęknięta, widzicie? I całe to kopanie tak naprawdę było na nic. Tylko po to, żeby wam odsłonić tę bombę i pokazać. Na chwilę oderwijmy się od tych bomb, od kopania i pokażę wam pewne miejsce, które najprawdopodobniej jest związane z tą instalacją tego właśnie bomben placu, na którym kopiemy, czyli miejsca zrzutu bomb szkolnych. Tutaj jest właśnie pas startowy, który jest podejrzany o to, że był właśnie pasem startowym, z którego startowały te samoloty, żeby zrzucić bomby. Pas startowy, koniec tego pasa startowego znajduje się mniej więcej jakieś 1260 metrów od
tego punktu celowania, który widać na lidarze. Także prawdopodobnie ta tutaj nawierzchnia, ta betonowa płyta została położona tutaj przez Niemców, żeby właśnie wykonywać te szkolenia w zrzucaniu bomb. I słuchajcie, długość tego pasa startowego, tak jak sobie to pomierzyłem, to jest 375 metrów. I wydaje mi się, że to jest trochę za mało jak dla dużych niemieckich bombowców. Rozbieg miały jednak dużo większy. Natomiast to jest jeden samolot, tak naprawdę, który miał bardzo krótki rozbieg u Niemców. To jest Stukas. Stukas mógł wystartować nawet z 250-metrowego pasa startowego. No i ten pas by wyglądał właśnie taki jak dla Stukasów, chociaż oczywiście mogę się mylić. Może istniały też jakieś inne samoloty, być może one też potrzebowały takiego krótkiego rozbiegu, natomiast ja obstawiam oczywiście Stukasy. Także słuchajcie, tutaj jest właśnie ten pas startowy podejrzany o bycie pasem startowym niemieckim, dlatego Bombenwurfplatz, bo to się dokładnie tak po niemiecku nazywało, nie Bombenplatz, tylko Bombenwurfplatz, poprawna nazwa niemiecka. Słuchajcie, wracamy kopać na Bombenwurfplatz. Zobaczcie, wszyscy kopią bomby, a to jest taki kawałek betonu. Nie wiem, tu prawdopodobnie była jakaś taka pozoracja jakiejś budowli, którą te samoloty miały bombardować, taki jakiś cel. I z tego wystaje taki dziwny, kurczę, pręt, wstążek idący, nagwintowany z taką dziurką. Widzicie? I coś mi się wydaje, że to jest część od jakiegoś niemieckiego pojazdu. Jakaś, kurczę, nie wiem, wahacz, ośka, coś takiego. Z niemieckiego pojazdu pancernego. Tak mi to wygląda przynajmniej. I na szczęście Leszek wozi ze sobą młot w samochodzie. Proszę bardzo. Zobaczcie, spróbujemy to rozkuć. O, jest. Ha! Wyszedł kwadrat jakiś. Kwadrat? A może od wozu jakiegoś? Co? To bardziej od wozu może być. Od wozu, nie? Arku niech puknie. Strzelać nam. Lechu, silny widać. Yeah. Jest. Yeah. A teraz ja. Dobrze. W białym garniturze. Od wozu. Od wozu. Od wozu to jest. Obcięta. Od wozu konnego. O, trochę waży. Jest upalony. Panie, jest tego, 4 sztuki. Na browarkę? No. Kawałek złomu mamy. Trochę waży. Niewątpliwie. No niestety, marzenia o pojeździe pancernym legły w gruzach. Szukamy dalej. Widzicie? Tutaj widzimy taką właśnie bombę betonową, tylko rozwaloną. To jest ślad po 250. Tu też były zrzucane 250. One mają takie charakterystyczne zbrojenia. Te 50 małe takich zbrojeń nie posiadają. Widzicie? Omszała cała, już wyerodowana mocno. To jest właśnie taka typowa bomba 250. Lecimy dalej. I zobaczcie, tu jest kolejna taka 250, kawałek z niej. No widzicie, jakie to jest masywne. O, taki cycek widzicie tutaj. I prawdziwy fan byłby taką właśnie całą 250 znaleźć, nie? Jej dzisiaj szukamy. Powinna taka być cała. Skoro są 50 całe, to czemu nie 250, nie? Szukamy. Ah.
Chyba wreszcie mam. Zobaczcie. Chyba jest. Tylko ziemia tu zmarznięta na kość. Będzie piaskowa. Ale to jest pocieszające, że jest płytko. Zobaczcie. Widzicie? Tutaj widać jedną brzechwę, a tutaj widać już ogonek tej bombki. Widzicie? Ale ziemia jest na kość normalnie. O, widzicie? Płyciutko leży. Dosłownie 20 cm może pod ziemią. Dupka tu jest cała. Może mi się uda wezwać Leszka i Darka. To jakoś się łatwiej to wyciągnie. Odsiecz nadchodzi. Płytko leży. No dupkę widzę. I lotki, zobacz, no to jest 15 cm. Dupka wygląda na całą. Powiem, nie wiedziałem, że mogę tak ustawić sygnał, że na metrze kopię dzisiaj wszystko. Wszystko na metrze. No będziemy próbować to odkopać. No, nie, ona jest. Płasko leży. Tutaj masz ten, wiesz co, może się z boku kopać, żeby jej nie rozpierdzielić, bo ona jest płyciutko i tu jest zmarznięta ziemia, nie? Bardziej przyjaznym środowisku nie mogłeś znaleźć, co? No właśnie, szukałem najbardziej nieprzyjaznego, że był dramatyzm, wiesz. Aaa. O kurde, zobacz. Shakespeare. Tak to trzeba odkryć. Dramatyzm. Poemat dygresyjny. Ale grudy się zrywali. Ja z dramatyzmu polskiego miałem lufę, także wiesz. Wiecie co? Ja mam pomysł. Co tak? Tak, no. Hytros. Zobaczymy. O ty, ale zobacz. Widziałeś? Zobacz. Jaki zaparty. O jest. Ja skończyłem parę klas szkoły, także może. Trzy dokładnie. Udało. Jeszcze raz. Czekaj, żeby po niej nie ryzyk. Lutek. Jest tutaj. No jest. To una. Una je. Una? Cała, nie? Tak wygląda dobrze dosyć. Ja myślę, że mimo wszystko tu trzeba jeszcze to. Tu jest naprawdę zmarzlina. Trzech chłopa. Nie ma, 2,5 powiedzmy. Nie może tego wyciągnąć. Bariada. Ale rozgrzałeś się, Darku. O Jezu. Na początku było zimno w ręce, a teraz aż się ciepło robi, jak się patrzy, jak Leszek kopie. Nie no, fajnie kopie, zobacz. Metodycznie. Ja ją próbuję tu od tyłu. Od tyłu. Leszek bierze ją od tyłu. No dobra. Tak to lubi. Powiem, jakby Darku to odkopał. Na środku tak nie szudraj po nim. Bokami, nie? Szpadelkiem delikatnie. Zawodnik numer 260 wysuwa się na prowadzenie. Szerokim gestem nagarnia ziemię. Drodzy Państwo, za chwilę... 260% normy. O, widzicie? Jest ładne. O, jakie ładne te... Tutaj loteczko brzechwy. Proszę Państwa. Ale solidne te loty to są, kurde, jak z Peweksy. Normalnie. O, widzicie? Ja nie chcę nic mówić, o nas nie jest twoja, ja bym tam cię wpuścił. Dobra. Złapnij. To co, mam ją ruchnąć?
No. Dobra, ruchniemy tą ślicznotkę. O. Tutaj ma pogięte trochę loty. To nic. Jest. Pierwsza cała dzisiaj. To co jest, Darku? No jest spokojnie. Jest. Piękne. Wiadomo, twoja, Olaf. Ciekawie, możemy kopać tu. Wielki taki sygnał, taki długi. No to co, leży pewnie płasko, 50, nie? No by. Trochę zmarznięte. Ale kurde, rzeczywiście pomarznięte strasznie. Nic na wierzchu nie wiem. Zobacz teraz. No, dalej. Na wierzchu nic nie było. Także sygnał bardzo mocny. Wygląda, że będzie następna 50 i może właśnie leży na płasko, bo jest rozległy sygnał. Patrzcie, kto z nami jest, Franio. O kurde, teraz dopiero jest. O mój Panie. Jak widać, oposy zbierają się i zaczynają wesołe igraszki. O, jest. O, jest. Ty, a to... Ty, to nie będzie ta duża? O, lotka taka. Jakieś jest długa. Ty, no na pewno to nie jest ta normalna. No Darek, chyba żeś 250 znalazł. Trafił dużą. Wygląda na to, że to nie jest taka 50, jak i tu już pełno wykopaliśmy. To jest ta duża locha. Zobaczymy, czy będzie cała. No może będzie popękana, rozwalona, ale lotki są właśnie te duże od tej właśnie 250. No mają takie rozpórki charakterystyczne. Ty, chyba jest cała, zobacz. To jest beton? Tak, tam już jest chyba beton, ale więc zobacz. O, jest, ale jako farba! O, nie, bardziej turkus. Taki turkus. No jak będzie cała, to będzie... Jajeczko. Jajco. Śliczna dupeczka. Oj, do zawidzania. Taka do miziania. Gratuluję, Darek. Zobaczymy, czy jest czego. Jak ona się zachowała. Wreszcie jakiś zwrot akcji. Słuchajcie, bo to jest 250. Dotychczas widzieliśmy tylko takie zniszczone. Ta tak wygląda na to, że będzie no cała albo prawie cała. Te, które leżą na wierzchu, są wyerodowane, zniszczone. A ta może być jajeczko. Jeżeli chcecie się dostać do niej od góry, ja bym bardziej proponował wykopać, najpierw zobaczyć, zobaczyć w ogóle, jak ona wygląda, Franek, bo po cholerę taką dziurę, jeżeli okaże się popękana i... Tak, i cała dziura bez sensu. I cała dziura bez sensu. Dostać się do niej od góry, tak żeby zobaczyć, o, Danuś, dobra. Ty jak pan archeolog, musi być wykop 2 na 2. Nie, ale ja musi być 36. Także dzisiaj kopiemy Frankiem. Oby była cała. No tu już coś, o tu jest? Jest, już trafiło tu.
żeby zobaczyć, jak to chyba zielony. Ale ma kolor. Turkusowa? Turkusik taki. Chodzi w turkus. Jak kiedyś w kuchniach starych malowali, nie? Tych wiejskich. Taki typowy, taki kazał. O! Może być calak. Może być calak. W piachu to... Jeszcze piękna będzie. Zobacz, patrz. Ja. O, ale piękna. Ale jajca. Laluńka. No bole. Ty cała będzie. Będzie calutka. Ale śliczna. To ciekawe, kto ją wyciągnie. Łukasz silny. Jestem do dyspozycji. Ile na klatę? Rekord 260 kilo był. No, to ma 250. Łukasz, to dla ciebie. 10 kilo dla mnie zapasu, to spoko. Orzesz w mordę, misia. Ale laluńka. Nie, no jajeczko. Tyle masz szczęście. Ale jest. Lechu, spójrz jeszcze tutaj. No to zaczęła się jakaś miła odmiana. Bo już myślałem, że cały program będziemy musieli obsłużyć tymi 50-kami. A tak to jest naprawdę rzadka betonowa bomba. I one były głównie używane jako bomby bojowe. Te właśnie. Tylko że w pewnym momencie zaczęto je wypełniać gipsem. I ta właśnie ten egzemplarz jest wypełniony w środku prawdopodobnie gipsem. Dlatego to nie wybuchło. To była bomba bojowa, bomba odłamkowa, bo głównie te betonowe, właśnie ten typ bomby betonowej był używany jako bomba odłamkowa. No tutaj szkolnie był napełniany nie materiałem wybuchowym, tylko właśnie gipsem. Ze względu na rosnące wydatki na prowadzenie wojny, Niemcy starali się potanić koszty uzbrojenia. W ten właśnie sposób w 1940 roku wprowadzono bojowe bomby żelbetowe. Były nimi SBE-50 i SBE-250. Miały grubościenny żelbetowy korpus ze stalową wkładką otaczającą materiał wybuchowy. Z uwagi na małą wytrzymałość betonu, ścianki bomb musiały być naprawdę grube, przez to przestrzeń przeznaczona na materiał wybuchowy znacznie się skurczyła, co mocno obniżyło ich siłę rażenia. Niemcy szybko zrezygnowali z produkcji żelbetowych bomb bojowych, stosując je jako betonowe bomby ćwiczebne. Taką właśnie ćwiczebną SBE-250 znalazł Darek. Tam leży taka na wierzchu, będzie można zobaczyć, jak to wyglądało od środka ta bomba. Tak. Bez lotek, nie? Bo no, no, bo ona jest otwarta tam. Darek opowiadał o tej bombie, która leży tutaj obok, zaraz Wam pokażę. Tu jest rzeczywiście taka w miarę dobrze zachowana. O, przykryta śniegiem. Ale jest, widzicie? To jest dokładnie taka, jak kopie Darek, tylko że już bez lotek. Tu z tyłu jest taki talerz, jakby metalowy, do niego były lotki przykręcane. O, widzicie? I w środku... O, w środku była wypełniona gipsem. Tu jest nawet, o, widzicie? Ten właśnie gips, którym była wypełniona, o. Widzicie? Także tu jest taka bombka, tylko mocno zniszczona, wyerodowana, bez tych lotek, a tam jest taka cała, tam gdzie chłopaki kopią. Wracamy do nich. Się zastanawiam, wiesz, Olaf, czy czasami Darek jej nie malował przedwczoraj. Tak. Bo jest w takim stanie, nie? Tak, tak, tak. Odkopałem samodzielnie. No, tak, widać. Tak. I maznęłeś. Tak. Pięknie wygląda. Taki perłowy kolor. 80 lat ziemi. Nieprawdopodobne. Zobaczcie, to jest moja dłoń do skali. Ale lampucera. I co, Franek ten teraz wam wypreparuje, bo się zaofiarował. Tu jeszcze jest farba na lotkach normalnie. Ha! Niesamowite. Tylko jak to zabrać? Chyba trzeba będzie to zakopać. Jo, jest przemieszczony piach, zobacz, patrz. Tak, laminacja taka, no, 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 widać jak weszła. A to dla wcześniej jest ten niebieski, ta niebieska farba po prostu? Tak jak na tamtych, tylko tu się inaczej trochę na tym cemencie osadziło? Nie, tamta jest ciemniejsza. To jest lastryko. Tak, to jest lastryko. Z nagrobków robili. Jo. Dobrze idzie Frankowi, prawda? Bardzo dobrze. Franek, ty jesteś, wiesz co, najlepszy w tym. Zruszył się, jak widzieliście.
to najlepsza nagroda dla Franka. Nie, no, no. Lechu się zlitował. Jedyny, co ma serce jeszcze. Miej serce i patrzaj w serce. Nie, no bo tak głupio patrzeć. Nie, ja lubię. Darkowi trzeba zabrać wykrywacz. Koniecznie. Koniecznie, bo to jest niemożliwe. Spędzimy godzinę, żeby tutaj coś pokazać. A jeszcze potem to zasypać. Leszek, ja przepraszam. Dobrze, że Franuś dzisiaj, bo jakby Franusia Franek, nie było, to byś tam sam kopał. Franek się natyra i tak by nie trzeba to zapalić. No, ale to jest raz w życiu taką okazję, no, ma coś takiego tyrać. Takiej, no to takiej bomby już nie będzie jeszcze kopał. Jeszcze powinien pewno postawić, myśli, że... za to. No. Myśli, że nie przytrafi mu się... O, zobacz, Baron Münchhausen. Baron Münchhausen. No raczej Franuś takiej okazji nie będzie miał sobie. Żeby okrakiem siedzieć na 250. Takiej bombce. To jest dopiero ślicznotka, prawda? Ale patrz, cały ten korpus jest na zielono pomalowany. Lotki, zielona końcowa część tego. Ciekawe, co zdecydowało, żeby ten kolor sobie domyślili, nie? Taka puszka farby była w jednostce. Adolf jako malarz to dobierał farbę. Tak, to sam Adolf dobierał. Adolf dobierał farbę. Esteta. Powiedział, ja chce. Tak, powiedział, chce turkus. I befeil is befeil. Ale nasuwa mi się jeszcze jedno skojarzenie. No? Patrząc na ułożenie 50, to leżą w takim kierunku. A zobacz na tamtą 250 i tą 250 i kolejne, które tam były fragmenty, to one troszeczkę inaczej leżą, więc inaczej nalatywa. Kąt najścia i był inny? Tak, kąt najścia. Nie wiem, od czego to zależało, że akurat właśnie w takim kierunku mieli spuścić na cel, który jest oddalony od nas 150 metrów w tamtą stronę. 50 tak leżą w tym kierunku, a wszystkie 250 troszeczkę inne. Może tu jest drugi plac? Nie wiem. Marek. Może inny cel był, wiesz? Może inny cel był. Znaczy był inny cel, był, bo te betony, które skuwaliśmy, to był prawdopodobnie ten drugi cel, nie? Możliwe, że tam, tak. I na niego częściej wrzucali 250, a nie 50. Mhm. I na Kromazery to 250 tak jest gęstszy w jednym. No i co? Piękna 250 sobie leży w dziurze, którą znalazł Dariusz. A Franek wykopał. Tak, a Franek wykopał. I teraz Franek nas filmuje, słuchajcie, bo nie dało się tego tak wykadrować, żeby ustawić na patyku wszystko. Więc jest piękne znalezisko, bo zaczęło się od tego, że właściwie zaczęliśmy wchodzić do tej samej rzeki, ale w końcu Darek nas wyprowadził z tego Morza Czerwonego, które się rozstąpiło i znaleźliśmy piękną turkusową bombę. Także do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam z Bomben Placu.